Zdzisławie Słoninem, nie byłem zdziwiony. Dlatego, że to w zasadzie powinna być laudacja. Nie jestem zdziwiony, że przyszło tak wiele osób. Na to wydarzenie 44 to takie jak pokolenie. To, co widzimy tutaj, wszystko, co jest dobrem Kościoła, jeżeli chodzi o sztukę, wyrosło na tym, co było proste. To była sztuka prosta. Później ona ewaluowała, ona w swojej figuratywności, treści była coraz bardziej esencjonalna, coraz piękniejsza, coraz bardziej duchowa. I ta, którą tworzy pan Zdzisław, jest wybitną sztuką duchową. Sztuką, która zawiera w sobie wszystkie te treści, które są najciekawsze. Ale to już nie jest malarstwo na szkle, to jest ikona. To jest ikona, w której się możemy przejrzeć, w której możemy przejrzeć wszystkie te treści, które są ważne, aby dojść do poznania Boga.